gości! Brawo dla gości! Oczywiście, jak zwykle, mam nadzieję, że to jest dla nas wszystkich sympatyczny moment. Chciałbym podziękować sponsorom. AEZ, Alkar, Zbyszek Zieliński, proszę bardzo. Szerwo, firma SAP Bożenka Ślęzak, prosimy do nas. I partnerem turnieju jest również hotel Focus III. Patronem medialnym turniej objęły następujące redakcje. Golfista TVP Szczecin, Golf Media Tour, Golf.pl, Golf24, Golf Media, Essence, Platin, Golf & Roll, sport.pl. Dziękuję bardzo partnerom medialnym. Teraz chciałbym poprosić o taką krótką przerwę na reklamę. World Golfers Championship. Największy turniej w Polsce. Zapraszam serdecznie wszystkich do udziału. Mamy 13 eliminacji w całej Polsce, na wszystkich polach golfowych. Niebawem będzie Toja, pierwszy turniej. Kolejny będzie u naszych przyjaciół ze Sierry, którzy się tutaj również ślicznie stawili. Także zapraszam serdecznie wszystkich do udziału w World Golfers Championship. Zwycięzcy jadą ponownie do Południowej Afryki. Fantastyczne miejsce, fantastyczny turniej w resorcie koło Turbanu. Naprawdę zachęcam wszystkich. Koniec reklamy. I teraz przystępujemy do... Bardzo proszę o uwagę. Przystępujemy do ceremonii wręczenia nagród. Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, bo jedna z naszych uczestniczek po raz pierwszy zagrała w mistrzowskim turnieju 18 dołków. Maja Turostowska. Prosimy, Maja, prosimy. Ale Maja, ustaw się, chwila dla fotoreporteru. Dołkowy polu, bo chcę powiedzieć tutaj zaawansowanym golfistom, że mamy też turniej, 12 osób wystartowało na 9-dołkowym polu. 136 cm, Mariusz Leszko. I prosimy laureatów, żeby zostali z nami tutaj do wspólnego zdjęcia. Close to the pin. Dołek numer 8. Jan Szałagan, 1,05 m. Powiedziałem Jan Szałagan, nie Roman. Znaczy Roman, ty się jest dalej. A ja w międzyczasie, prosimy bardzo. On trafił pata? Trafiłeś pata? A ja przeczytam wyniki pierwszych trójek. W kategorii brud to pierwsze miejsce. Bardzo proszę uwagę, panie Marku. W kategorii brud to Jan i Romek Szałaga z 70. Brawa, fantastyczny wynik numer 2. Drugie miejsce zajmują Wojciech Kwaśniewski i Jędrzej Kosienica, 73. Trzecie miejsce Adrian Kaczała i Konrad Szanowski, 74. W kategorii netto uczestnicy brutto nie są uwzględnieni w netto. Pierwsze miejsce Maria Żrodowska i Barbara Britter. 64. Danuta i Krzysztof Zalewscy. 67. Przepraszam, Dorotka i Krzysztof Zalewscy. 67. A trzecie miejsce wielka walka, cztery pary. Jakub i, Grzegorz Zawada, Przemysław i, Marcin Marek, ciągniemy ten burzę. Mazurkiewicz, Marek i Filip Góra, Włodzimierz Stańczak i Adam Gus. Brawo dla zajmujących trzecie miejsce. Netto jest to 69 uderzeń. Drugie miejsce 67. Longest drive kobiet, 170 metrów, Irena Kokocińska. Partner Elżbiety Górskiej, ale grał dzisiaj z Ireną Kokocińską. Prosimy bardzo. Kapitan klubu Binowo Park, Leszek Górski. Leszek,
Zarówno tym, którzy są członkami klubu, jak i gościom chciałbym przedstawić nasz nowy pro, head pro, Kacper Bowala. Także członkowie jeszcze lekcje, nie członkowie również. Kacper jest dobrym trenerem, dobrym graczem. I wykonwankiem Binorowa. Longę strach mężczyzn, 270 metrów, Błażej Kwiatkowski. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za jeszcze raz za przybycie. Życzę miłego kolejki. Jan Szałagan, przedstawiać nie musimy. Najbliżej dołka. Jaki kij? Pitching wedge. Pitching wedge. Pitching wedge. I z której strony flagi? Z lewej. Z lewej. Z prawej był bunkier. Znaczy, spadłem tak jakieś 15 cm za flagą i się wróciła na metr. Ale niestety pata nie trafiłem. O. Tak. Jakoś nie. No ale nie, nagroda nie jest. Ale tak. Blisko Berlin było. Był, czy... Nie, par. No, tak, no par, bo nie trafiłem. Tak. Ale dzisiaj zagraliście z tatą świetną rundę. Tak, była bardzo rewelacyjna, uzupełnialiśmy się naprawdę bardzo dobrze. No to super. Więc nie mamy sobie nic do zarzucenia, tylko jeszcze jutro trzeba pociągnąć i... To rozumiem, że rozmawiamy z jutrzejszymi zwycięzcami. Powiedz mi, jeszcze gdzieś tak ćwiczyliście, szybko. Że tak dobrze wam poszło wcześniej? W jakichś ciepłych krajach coś? Czy... Ale? Czy w Toi? Byliśmy na feriach w Hiszpanii. Aha. Na tam 10 dni. A tak to już od jakiegoś czasu normalnie gramy na Toi i tam trenujemy cały czas. Super, to rozumiem, że już tatę ogrywasz. Czy? No, coraz częściej się coraz to zdarza. Coraz częściej, no dobrze. Tak. No to gratulujemy wyniku, życzymy sukcesów i jutro myślę, że dokończymy wywiad już ze zwycięzcami. Dziękuję bardzo. A było miło, dziękuję ślicznie. Wysiu? Zbigniew Zieliński, firma? Alkar Polska. Czym zajmuje się firma Alkar Polska? Sprzedajemy felgi do samochodów osobowych, do samochodów ciężarowych. To są felgi aluminiowe i stalowe. Do samochodów ciężarowych felgi stalowe. No, jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku polskim w sprzedaży felg. No, wiedzieliśmy, ale tak z grzeczności zapytaliśmy, że może ktoś nie wie. To już piąta edycja. Piąta EZ edycja. PAR. Firma EZ nadal sponsoruje Golfa? No, mamy grupę felg elitarnych, marka EZ zawsze się powinna kojarzyć z górną półką. No i stąd żeśmy przyporządkowali też tą markę pod kątem Golfa. No i super, proszę mi powiedzieć, na kolejne w przyszłym roku również będziecie sponsorować. Będziemy się starać, zobaczymy jak to wyjdzie w trudnych czasach dzisiejszych, chociaż inwestujemy też nie tylko w Golfa, jesteśmy w zawodach driftowych, zawodach konnych. Mhm. Staramy się popularyzować naszą markę, żeby była wszędzie widoczna, żeby klient finalny, który przychodzi do naszego klienta hurtowego, żeby od razu był zdecydowany na naszą markę. Rozumiem. No i jakość oczywiście. Która rozumiem, jest że nagrodą w turnieju są pewnie felgi. Są specjalne kupony rabatowe na komplety felg. Tak. Dobrze, no to zwycięzcom życzymy, żeby wybrali sobie dobre felgi, tak? Tak, i długo jeździli na nich. No i zapraszamy na kolejną edycję za rok. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Golf. Twój sposób na życie.